Mutuj. Do znaków, tak jest wszystko. I zapisz. Wiem, kto będzie wiedział, gdzie rosną te kwiatki. Już wiem. Aha, nie poszedłem schować tych do skrzynki. Kurde, bele. Na szybciku. Suszy mnie psia krew. No, przecież klikłem. Wszystkie mutageny sobie schowam. No. Trofea może nie trzeba. Spacja, enter. Patrz jak to idzie szybko. Jak to idzie. Szalony. Rzemiosło. Nie czaję w ogóle, co chodziło z tą ramą, kurwa. Przepisy nie, ulepszenia, eliksiry. Rupiecie, to muszę sprzedać te rupiecie w ogóle. Skoczę jeszcze szybko, sprzedam i idziemy. Na ten. Idziemy ekspić dalej. Kurwa, oczywiście wyszedłem od dupy strony. Dalej, Geralt. Radzisz sobie z Neckerem, to myślę, że z drzwiami też umiesz. Słuchaj, mam sprawę. Chyba nie do mnie. Nie no, jak to można bez spodni chodzić? No w czym? Handlujmy. Sprzedajmy, rupiecie. No. No, zawsze trochę kasy wpadnie. Dużo miejsca w ekwipunku. Boże. To mi się podoba. Muszę z dobrej strony wyjść do tego. Kurwa, gdzie ja jestem? W złą stronę idę, tak. W całkiem złą stronę. Nie da się wyjść. Jajco. Laguje mnie, laguje mnie. Także idziemy do tego ziomka, on będzie wiedział, gdzie są te rosną pieprzone. Samodzielnie mi się nie chce tam łazić. Cedric. Gdzie są szukam róże pamięci. Możesz pomóc? Mówisz o kwiatach Heldana i Cymoril. Tak, Gwynblade. Wiem, gdzie rosną. Fajnie, że wiesz, gdzie są. Gdzie? Szybko. Nie ma czasu. W ogrodzie wiecznych kochanków. Gdzie to jest? Jakiś ogród. To nie miejsce dla ludzi. Loredo płaci za rzeźby z ogrodu. Nie pracuję dla Loredo. A masz coś do picia? Wódkę najlepiej. Cedric. Kiedy ja muszę się napić, zjawy nadchodzą, będą mnie męczyć wizjami. Czuję to. No co? Nie masz gadaj, wódkę? Że muszę się wrócić po wódkę. Masz. Trzymaj. A co tam, narąbmy się. Dziękuję. Las jest spokojniejszy, odkąd zabiłeś Keirana. Cieszę się. Róże pamięci. Gdzie je znajdę? No właśnie. Idź na południe w głąb lasu, aż do jeziora. Uważaj na Endriagi, Neckery i pułapki. Ogród Eldana i Cymoryl jest nieopodal, na wzniesieniu. Wykończysz się, Cedric. Nie pij tyle. Wolę alkoholową mgłę niż szaleństwo. O fuck, chyba mam bombę.
Ups. Trolololo. Faza wiedźmińska, faza. Fajnie, że mi... O, już po. Widzicie, wystarczy zejść dwa razy z drabiny i już jesteście zdrowi. Są jakieś zadania nowe? Nie, dobra. Mniej więcej wiem, gdzie mam iść. Czyli... tu. Moje prawo... chyba. Bo prawo. Nie wiem, tam jakąś rzekę, bo widać na tym. Jezus, ta mapa jest tak lipna w prawo. Zaraz to skręcimy z traktu. A swoją drogą... Nie no, tu byłem. Tu nie byłem jeszcze nigdy. Albo byłem. Chuj wie, albo byłem. Tam Kairana chyba się zabijało. Nic, trzeba iść w prawo. Tylko tu się chyba nie da przejść. Dopiero tu. Tu mi pewnie znowu wyskoczy jakiś ten Necker. Ale to dobrze. Jeszcze zawczasu mieczek wyciągnę. Fajnie, że mnie coś dupło. Fajnie, też się cieszę. Tu wtedy był chyba ten. No, Z. No nie ma już. Myślałem, że krąg mocy tu był wtedy. Tu na pewno był. Też nie ma? To co, one w nocy wyskakują tylko? O, i Neckery. One gdzieś tu mają pieprzone gniazdo, jego nie umiem znaleźć. Kurwa, akcji zły ten. Gdzieś jakby tu mają gniazdo. Teraz też w ogóle... O, tu jest, no by... Nie no, rozwalone chyba. Chwila. Chyba rozwalone już jest. Nie widzę opcji wrzuć ten kartacz. Co jest grane? Nie? Kurwa, o co chodzi? Nie no, chyba że jest rozwalone gniazdo. Może jest jeszcze jakieś jedno... A nie mam czasu tego sprawdzać. Czyli przy jeziorze tutaj muszę iść teraz. Tu pułapka ładnie ustawiona. I hej ho w górę, komuna, komuna. Gdzie tu mam iść? O kurda. Kurna blacha. Sejwik. To jest chyba ten ogród kochanków. Nie ma tu nic więcej. Werbena. I co teraz, muszę całą tą drogę zapierdalać spadki? No chyba kogoś dupa bol... O. No. Bo już myślałem. Jaka tu jest kryjówka? No i skacz. No nie możesz, tu nie możesz zejść. No chyba mnie... No chyba se kurwa żartujesz. No...
No fucking way. No to teraz się zdenerwowałem. Ja pierdolę. Co za bezsens. Co za bezsens. Hop. Hej ho, do lasu by się szło. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Hej ho, hej ho. Hej ho, hej ho. Dalej to się nie da z tym zrobić. To chyba rozwalone. Tutaj chyba... O kurwa, tutaj jeszcze nie byłem. O w dupę. Oj, oj, będzie pojedynek. Będzie pojedynek z królową. Ząbki, ząbki. Kasa zawsze dobra. Czekaj, ile razy zginę przy niej znowu. Powinien wyskoczyć jakiś neker. Nie wyskoczył żaden? Sprawdź się na mapie, gdzie my jesteśmy. No nie gadaj, że tu nie byłem jeszcze. Oh yeah! Jest królowa! O w dupę! Nie mogę dać save'a! O kurwa! Jeb! Najgorsze, że nie mogę zrobić save'a. Dobra, skończył się Queen, spierdalamy. Aha! Mam wrażenie, że jestem dalej taki od... taki kurwa papierowy na nią. To ja się z nią mogę bić. O kurwa! Jak mi sikła czymś. Myślę, że to nie jest takie łatwe dalej. Kurwa, jak ja się jej boję. Spierdam. Dobra, jest Queen. Riding time, riding time. Ale tu spinam dupę. O, o, szybko Queen. Ale dupa. Oj, 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 oj. Ku! Jest! Kurwa! Jest! Szybko! No, zbugował się Wiedźmin! Zbugował się Wiedźmin! Wiedźmin się zbugował! Kurwa! O, w dupę! Jasne, i teraz przyszła jeszcze energia jedna. Jeszcze jedna, potrzebuję zębów. Z nich.
Gdzie jest? Tu jest królowa. Nie jaskółcze ziele, tu była Endraga. Bez kitu, czajcie, to znikają po prostu, kurwa. Embrionów nie chcę. Co jest Necker? Co za lipa? Dobra, wezmiesz te embriony. Zjemy na kolację. I jak zdążycie, braknie mi tych pieprzonych zębów. Zdążę wybić cały gatunek. To chyba idzie tak zrobić. No tu są te, już te rozwaliłem. Jak widać. Snekerów. I nie wiem, gdzie jest kurde reszta. Trap to nie. No też. Dobra, smolę to. Chwila, po nagrodę za tego mogę iść, nie? Ludwiga jakiegoś. Widzieliście? Schowałem mnie, żeby nie było spiny. Także jest. Ale tu jest jakiś ziomek? Kurwa. Hugo. Witam, witam! I co tam u was słychać? To mnie tu trzeba wejść. Bardzo zabawne. Ja nie mówię jeszcze gdzieś na piętrze się. Nie, odzywaj się, cicho. O! Rozwiązałem problem z robactwem. Ja ci wierzę, ale komendant... Ścierwo wystarczy? W zupełności. Oto twoje pieniądze. No. Dlaczego Loredo wyznaczył nagrodę za głowę trolla? Komendant Loredo dba o dobro flotsam. Przecież troll opiekuje się mostem. To niebezpieczna bestia, która nie odprowadza podatków za pobierane myto. Nie ma podatków, macie w pierdol. Potrzebujesz klucza. Oreny. Nie ma tak komuś prosto sprzed gęby wytygować oreny. Kasa, cyk, proszę bardzo. Skóra. Komura i fura. Kasa. Kasa. Wszystko. Spodni nie chcę, se zostaw. Jak se harnął, skurwysyn. Dobra, idziemy robić wątek główny dalej. I co tam u was słychać, moja droga? To chyba jest tu. Czemu to jest taki Saigon? Bo w złe miejsce wszedłem. Burdel jak burdel, no. W dupę jeżę, no.
Strasznie źle są te wskaźniki tu zrobione. Dzień dobry. Tu nie, tu mieszka czarownica. Chyba do baru, cześć. Witam. A jest Triss. Znalazłem róże pamięci, Triss. Musi być tam pięknie. Kiedyś było. Teraz to miejsce pełne smutku. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Mhm. Jakie masz plany? Spotkam się z Jorvetem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, Wulbers, miło było, chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorvet to stary lis, walczy z ludźmi od 100 lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Może cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Oj tam. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę, królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kaer Morhen, wszystko zależy od ciebie. Triss. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. Nie wiem, co się stanie, ale nie chcę cię zostać. Byłbym skończonym głupcem i niewdzięcznikiem. To miłe, dziękuję. Ta mimika jest przejebana. Nie ma to mówić, to znaczy, że skończony głupcem, niewdzięcznikiem i zaciskać pięść przed gębą. Nie wiem, co powiedziałeś, ale lepiej chyba przytakiwać. Tak. Masz rację. Nikomu nic nie jestem winien. Cieszę się, że zauważyłeś. To nie znaczy, że będę siedział bezczynnie. Złapię królobójcę, a ty i tak potrzebujesz czasu. Geralt, proszę, uważaj na siebie. Spotkam się z Zoltanem i pójdziemy do Jorveta. Przy odrobinie szczęścia schwytam królobójcę, a potem... Potem zajmiemy się własnym życiem. Doskonale. Pogadasz z Roszem? Zastanowię się nad tym. Pogadaj z Vernonem Roszem. Wyraża bogów samym swoim istnieniem. Dobra, tego chyba nie ma. Tak przypuszczam. Może się kurwa gdzieś za teksturą schował. O, gdzieś tu. Jest Rosz, siemanko. Za kilka dni zamierzam ruszyć w swoją stronę. Wracam na szlak, niezależnie od wyników naszej misji. Co cię do tego skłoniło? Jest szansa, żebym odzyskał pamięć. To czemu nie rzucisz wszystkiego od razu? Bo Triss potrzebuje czasu na przygotowanie zaklęcia. Poddajesz się, a królobójca? Wiele osób wciąż myśli, że to ty. I chuj, koniec gry. Nic mnie to nie obchodzi. Mam rozumieć, że chcesz puścić mordercę, którego zapędziliśmy w ślepy zaułek? Nie chcę. Jak powiedziałem, nie wyjeżdżam od razu. Złapię dla ciebie królobójcę. Nazywa się Leto. Wiem nawet, jak to zrobić. Jak? Nie spodoba ci się to. Mój plan wymaga współpracy ze Skojatel. Wełbie ci się pochędożyło. To Trisna opowiadała ci tych bzdur? Niebawem dostaniesz królobójcę w swoje ręce. Dam ci go. Albo jego głowę. A ty oczyścisz mnie z zarzutów i pozwolisz odejść w swoją stronę. Dokładnie tak. I co jeszcze? Może mam wyściskać Jorveta w podzięce? Jorvet to nie mój problem. Nie jestem łowcą elfów, nigdy nie byłem i nie zamierzam zostać. Widzę, że już podjąłeś decyzję. Ale obaj wiemy, kto tu się zachowuje jak kutas. Ja ci kurwa dałam kutasa. Teraz do Zoltana. Ty tak biegał jak pojebany. Pozdrawiam. Tam gdzieś hendorzy jakąś dziewkę pewnie. Zoltan. Wszędzie wokół. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko. Słyszałem, że znasz okolicznych Skojatel. Chodzi ci o to, co jakiś fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorveta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan brat. Jorvet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorvet? Przecież to zwykły rzezimiech jest. No, ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze.
Idź, Zoltan, idź. Prowadź, Zoltan. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kogoś? Kurwa, nie stój, tylko idź. Loredo, kutas. A, za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jakie rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem. Ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Mówią, że Jorvet jest szaleńcem, ale Skojatel słuchają go jak matki. Wie, skurwiel, czego chce. Mam nadzieję, że mi powie. No, Zoltan, zapierdalaj. Dajesz. Loredo jest większy, kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nieludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. To bez sensu. Na co liczy? Jak to na co? Są mu dwa miecze. Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nada Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. Kurwa, nie ma tak wychodzić, zamknąć drzwi mi przed gębą, no. Strasznie widać ten taki zarys pomiędzy levelami jakby, nie? Te drzwi się otwierają i to wszystko, to jest taki efekt właśnie, nie lubię czegoś takiego w RPG trochę. Ale cóż, no... Trudno. Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, Zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale... Skojatel zaproponowali mi dowództwo jednego... Ojoj. Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas zupów. Co? Nie, no, Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. Ja pier... Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger, zadałem pytanie. Prowadź do Jorveta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorvet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie pojaki! Chcemy tylko porozmawiać z Jorvetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Chodźmy. Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leży potwora. Wielkiego kurwiego syna z muszlą na plecach. Krabopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem, jak się to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno. Idziemy. Dawaj, zapierdalaj. Hop. A krasnal za mną. No, kurwa, no nie stój się... Jak to się ma mnie stresować? Stan gry został zapisany. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? Generalnie dobra, myślę, że skończymy na dzisiaj, bo już trochę to pykamy. Jeszcze sprawdźmy, o co chodzi z krabopająkiem i to będzie na tyle. Pająki są samotnymi myśliwymi, cierpliwie czekają na ofiarę, a gdy się ta się pojawi, potrafią zabić ją jednym błyskawicznym ruchem. To samo tyczy się krabopająka, wielkiego stwora, który upodobał sobie na rzeczne lasy. Stąd się niekwestionowanym królem, władcą, który nie toleruje na swoim terenie innych łowców, w tym wiedźminów. Deszcz. Gdy pada deszcz, obrażenia elektryczności wzrastają. Chuj z tym. Dobra. Także... No... To... No,
a zapiszesz czas. Do mi dzisiaj, trzymanko.